Życie jest śpiwką. Tak to w życiu bywo, płynie jak śpiwka i tak się urywo. Są śpiwki różne, są krótkie, są długie, pikne, wesołe, są też smutne, długie. Tak samo czasem życie się wlece, kiedy na świecie źle ci jest cłece, bo mos zmartwienia, niepowodzenia, to ciebie cłece w inkse go zmienia. I choćby nawet dysce się loły, to ciebie ciesy strasznie świat cały. Hej, pikny ten świat, wołos w zachwycie, ino synu tak krótkie jest. Gdy kilka miesięcy miałem, mama mnie na ręce wzięła i w Ludźmierzu, poza ołtarz, na kolanach poleciła Matce Boskiej. Prosiła niebieskiej Pani, by przez całe moje życie zawsze o mnie pamiętała. Kiedy przyjdą nawałnice, swym płaszczem mnie ochraniała. Idąc dalej przez życie, ja stale miałem dwie matki. Tę, która mi życie dała i tę, dla której kwiatki zawsze w maju przed obrazem w dzieciństwie moim stawiałem. I wraz z ludźmi z mojej wioski litanie jej odmawiałem. Kiedy przyszły dni niewoli, ona ze mną zawsze była, bo mi pomagała przetrwać jej tajemna, wielka siła. Naprzeciw nas jest góra, która się nazywa Żeleźnica. Z tamtej strony, za czasów okupacji, była Słowacja, a z tej Generalne Gubernatorstwo. I tam przechodziłem przez granicę na Słowację. No i z powrotem. Od tej Żeleźnicy aż po Kralowiany żyje naród czwarty, są to Orawiany. Sama Żeleźnica z tego w świecie słynie, ze spodni cztery strony świata, pięć potoków płynie.
Szarota był pierwszy, który zaczął walkę zbrojną z Niemcami. No i ruszyło wszystko tutaj. No mnie dowiedział się, że bo ja przewracałem przed tym przez granicę. No i tam takie różne były sprawy, że czasem nawet postraszyłem Niemców też. No i mówi, że widzisz, mówi, Niemcy to nie są bożkowie, bo oni się też boją. I tak, mój ojciec złożył przysięgę, ja, nasze sąsiady, czubernaty, no i zaczął się ten oddział. No a to może przyjdę teraz do tych razy, bo nie wiem, jak długo dam radę mówić. Nie będę wam po kolei z tych nazwisk mówił. Więc pierwsze nazwisko. Szepelak Władysław Kasprowy. To był mój ojciec, który mając 15 lat poszedł do Piłsudskiego na ochotnika, a to jeszcze ja. I w 1943 roku, jak Gestapo nasz dom otoczyło, rzucił się na Niemców, bo nie chciał się dać żywy. A broni palnej w domu nie wolno było mieć, bo znaleźli powiedzmy jedną sztukę, to nie chodzi, że ten dom, ale na oko wszystkie domy znikły. Następny, Cichy Edward. To był Czechosłowak, który przybył z Cieszyna Czeskiego. No też był dzielny partyzant. Zginął w Ratułowie zimą 1943. Drągi Arsieniana. No to może tu nawet jest któryś z tych drągów. Tak, mamy ucznia. No, on też był w tej partyzance. Jeszcze dzień przed tym przyszli gestapowcy i mówią do niego tak, że Szarota powiedział, że jutro idziemy rozbić placówkę w tym Zakopany, uwolnić rodzinę Szepelaków, no i jego rodzinę. No to przyszli na drugi dzień, żona wyskoczyła okręt, uciekła. A on się dowiedział, kto u niego był. Zmiażdżyli mu obcasami nogi, wyprowadzili do przedsionka. Dzieci zostały małe w domu, a jego zamordowali. Gondolwili, to był też Czechosłowak. No, mówili, że to jest prawa ręka Szaroty. No, prawa ręka za to, że wykonywał wyroki śmierci. Ja się z tym nigdy nie mogę pogodzić, żeby wieszać albo powiedzmy nożem zabić. Ale jak to mówiłem do naszego komendanta, to mi powiedział, że kula to jest śmierć żołnierska, a na zdrajców to jest powróz albo nóż. No i skończyło się. Lachowski Bolesław, Kos z Krakowa, miał stopień podporucznika, zginął pod naszym domem, w tym dniu, kiedy nas zabierali. Śmierć Kosa, ilekroć idę przez miejsce twojej śmierci, noc ową straszną zawsze mam w pamięci. Szedłeś ten wieczór leśnymi ścieżkami, aby się spotkać z partyzantami. Ten zamiast hasła halt krzyknęło gestapo. Strzał jeden do nich dałeś tylko za to. Wypadł pistolet z twojej ręki w gęstwinie. Czułeś, że giniesz, to kule wroga przeszyły twe ciało. Wszystko w pamięci twojej się zamazało. Jedna myśl tylko była niezmazana. Za ciebie ginę, ojczyzno kochana. Przed lat 20 nadzieję miała. Matka i syna Bolka szukała. Znalazła syna pewnego razu w mogile ciemnej, w rabie na cmentarzu. Baczność. Minutą ciszy uczcimy pamięć poległych.
stoczni. Gdy czarne orły pod Tatry wtargnęły, willę palas dla siebie zajęły. Był czas, że w domu tym trzęsły się mury, przekleństwa, bicia, śmiertelne tortury. Tu kajdaniarze, czując, że śmierć bliska, na murze, w tynku drapali swe nazwiska. Choć mnie do muru przykuli za dłonie, ma dusza wolna, jej nie można skuć. O tobie myślę, cierpisz przeogromnie. O matko, o mnie wcale się nie smuć. Chociaż za ręce jestem przykuty, ciało i duszę rwie straszliwy ból, mnie nie załamią kajdany i knuty. Z myślą o tobie będę wolność czuł. Czy pamiętasz, gdy nocą dom twój został otoczony, zabrano cię przemocą, zostałeś uwięziony? Wolność, młodość zabrano, w szary pasiak odziano, głowy nam ostrzyżono, numer tatuowano. Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz, jak to jest napisane. Z powodu ciebie zabijają nas przez cały dzień. Uważają nas za owce przeznaczone na rzeź, ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Prosili wszyscy, wierzący, niewierzący, konali z głodu. Otwarte usta zdawały się czekać na chleb. Otwarte oczy nie zobaczyły nikogo z chlebem. Ciała ich odarte z nędznych pasiaków wyszły na wolność z dymem kominów krematoryjnych i poszli do ciebie, Boże, nasycić głód, bo ty jesteś chlebem żywym. Jako pierwsza delegacja Stowarzyszenie Rodzin Chrześcijańskich. Wśród delegacji znajduje się dyrektor oddziału Katolickiego Instytutu Pamięci Narodowej, pan dr Andrzej Drobosz. Idą w dzienie w pasiaka tysiące, miliony, armię z koncentraków i łagrów, pochodem nieprzeliczonym. Na ostatni już apel komanda podążają, droga Golgoty ciernista, podarte pasiaki mają. Doszli, stanęli w szeregach, na ostatnim zapeli, zmieniły się pasiaki w szaty przewiewne z bieli. Znikło to, co doczesne, nieśmiertelność została, by żyć, Twą chwałę głosić, śpiewać wieczne hosanna.
gdzie jesteś, Polsko, matko narodów, wiosek, miasteczek i potężnych grodów? Ciebie to, Polsko, krwawo pokrojono i na trzy części ciebie rozdzielono. Żyłaś w niewoli przez lat dziesiątki, po tej niewoli zostały pamiątki. Gdy hitlerowska przemoc nas zalała, ze wschodu przyszła także nawała, połowę naszej Polski zabrała. Stalin Polaków na Sybir bierze, Hitler nas spędzi w komory gazowe. W Katyniu kończą strzałem z tyłu w głowę. Trzeba się smucić albo cieszyć, że przyszła Unia, dobrobyt przyspieszy. Polski chłop w taką przyszłość nie wierzy. On chce pracować, żyć dla macierzy. Mówić po polsku, śpiewać pieśni stare, sławić Chrystusa i ojcowską wiarę. Więc jak dziadkowie, zanośmy błaganie, by w nadchodzącym tysiącleciu nowym polski chłop nie mieszkał w wozie drzymałowym, by mógł pracować i żyć szczęśliwie, jak ludzie wolni na własnej niwie. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, co nam obca przemoc wzięła, szablon odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Numer z Oświęcimia. 168 061. Stryj mój miał 168 062, a moja mama w tym samym dniu była przyjeżdżona i poszła do tego kobiecego rangu, no to miała 70 456. No to ważyłem 37 kg. Podważane palce tutaj mi ropiały, w nogach tak samo. Ale się później podleczyłem, a nie wiedziałem, co jest, a ja miałem gruźlicę. Miej nas zawsze w swej opiece. Lud twój, matko, prosi ciebie, abyśmy ciebie wysławiali teraz, na ziemi i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Ty, co cudownie chleb rozmnażałeś, zlituj się, nie dopuszczaj kary głodu na ludzkość. I odpuść nam nasze winy, ale prosimy, przebacz nam, synom marnotrawnym, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Tak ciężko jest przebaczać tym, którzy nam tyle zła wyrządzili. Ale czymże jest to zło wobec naszych win, które wyrządziliśmy Tobie, Ojcze? I nie wódź nas na pokuszenie, odpędź od nas pokusy duchów nieczystych, ale nas zbaw ode złego, abyśmy mogli cieszyć się szczęśliwością, oglądając na wieki Twe boskie oblicze. Amen.